Cześć, z tej strony Mirek. W tym filmie zaprezentuję Wam taki oto zestaw. Jest to zabawka, tak, dobrze widzicie, przeznaczona dla dzieci od firmy Clementoni z cyklu Laboratorium Mechaniki. Teraz pewnie zastanawiacie się, dlaczego pokazuję zabawki na kanale technologicznym, gdzie wcześniej pokazywałem Wam technologie sieciowe, różnego rodzaju skomplikowane, zaawansowane i zazwyczaj i bardzo często dość drogie urządzenia, a tu nagle pokazuję Wam taką oto zabawkę. Słuchajcie, technologicznie i to wszystko, co Wam pokazuję, jest oczywiście dla osób dorosłych, ale z tych najmłodszych, którzy w tej chwili mają 8, 10 i więcej lat, w przyszłości będą właśnie dorośli technologiczni, tak? Oni muszą patrzeć na świat trochę inaczej. Nawet inaczej niż my. Technologiczni to ludzie, którzy widzą świat trochę inaczej. Jak? Zapytacie. O co mi chodzi w ogóle? Świat zaczyna być cyfrowy. Coraz częściej zwirtualizowany. I przede wszystkim techniczny. Dlatego też w pewien sposób trzeba na niego patrzeć. Najlepiej gdybyście byli nie tylko biernymi użytkownikami dobrodziejstw techniki, ale również ich twórcami. Ale tego wszystkiego trzeba się nauczyć. Jak się uczyć? To od najmłodszych lat. Tak samo jak wysłacie dziecko na angielski, czy do szkoły w ogóle, tak samo trzeba się pewnych rzeczy technicznych nauczyć. Później technikum czy studia to już jest dalszy etap. Ale nie zapominajcie o tym najbardziej podstawowym etapie w rozwoju dziecka. To laboratorium jest przeznaczone dla dzieci od 8 lat, 8+. Ale tak naprawdę, słuchajcie, wydaje mi się, że 8-latek raczej tego sam nie złoży. Po pierwsze, trzeba do tego użyć dość dużo siły. Dla dorosłego człowieka to nie jest żadna siła, ale dla dziecka tak. Po drugie, to jest dość skomplikowane, żeby ułożyć samodzielnie. Dlatego też ta zabawka jest świetna do tego, aby zintegrować Was, rodziców, z Waszymi dziećmi. Wiem, jak to wygląda. Masz komputer, masz komórkę, idź, baw się. No i tak to teraz wygląda, że dzieciaki tak naprawdę bawią się, wychowują się często, niejednokrotnie same. Oczywiście nie mówię, że taka jest reguła i tak właśnie jest u Was, ale gdyby tak właśnie u Was było, to jest świetnym rozwiązaniem. Dodatkowo, jeżeli tak Was nie ma, to możecie wzbogacić tę swoją naukę, czy ten czas spędzany z dziećmi, nie tylko na zabawie, ale też na nauce przez zabawę. I o to w tym wszystkim tak naprawdę chodzi. To jest jeden z najprostszych modeli w dalszym cyklu moich filmów, a powstanie kilka, bo mam kilka takich zestawów. Ten jest najmniejszy, mam troszkę większe zestawy, nie będę ich teraz Wam pokazywał. Będę właśnie naciskał na to, abyście z dziećmi wspólnie takie zestawy składali. Teraz, żeby nie przedłużać i żeby ten film nie był jakiś tam zbyt nudny, to najpierw nakreślę, na jakie etapy podzielimy ten film, żeby go nie zepsuć, a później będziemy te etapy realizować. Pierwszy etap to będzie to, co Wam teraz pokazuję. Wprowadzę Was w ten system, ponieważ w ogóle na samym opakowaniu jest bardzo dużo informacji. Zaraz rozszyfruję pewne informacje i zaraz Wam powiem, dlaczego takie zestawy są właśnie tymi zestawami edukacyjnymi. To za chwilkę. Następnie podzielimy sobie ten film na kolejne etapy. Drugim etapem, mam tutaj taką ściągawkę, będzie oczywiście zabawa. Pokażę Wam, jak poskładać ten element, ten model i jakie elementy konkretnie już w samym środku są, bo jest to bardzo ciekawie zrobione i powiem Wam szczerze, naprawdę, jak zobaczycie instrukcję obsługi, na pierwszy rzut oka może Wam się wydać bardzo banalnie prosta, ale jednak pewne niuanse są istotne i to Wam pokażę. A na samym końcu, ta część trzecia, to będzie informacja, to będą różne ciekawostki,
które znalazłem w sieci. I to, wydaje mi się, będzie bardzo dla Was ciekawe, bo mam nadzieję, że wzbogaci Waszą wiedzę, a jeżeli to wiedzieliście, co będę Wam chciał zaprezentować, to naprawdę bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że mimo wszystko pooglądacie ten film od początku do końca. Dobra, to zaczynamy. Część pierwszą. Na opakowaniu widzimy, że możemy złożyć dwa modele. Jest to Explorer, czyli samochodzik taki typu łazik, który gdzieś tam jest wysyłany na Marsa albo na jakieś inne planety może być wysyłany. On jest oczywiście zasilany z baterii słonecznych. Tu baterii słonecznych nie ma. Ten model jest modelem najprostszym. Tu nie ma żadnego silnika elektrycznego. W modelach, które będę Wam później pokazywał, będą już silniki elektryczne. I będzie już źródło zasilania w postaci baterii. To już będzie samo jeździło. Będą też różnego rodzaju pilot do sterowania i to wszystko trzeba będzie podłączyć. Ten model jest bardzo prostym modelem. Tutaj tak naprawdę spotkamy się tylko z dwoma zagadnieniami. Z przekładnią. Co to jest przekładnia, jak ona wygląda, to sobie zaraz zobaczymy w dużym powiększeniu. No i z mechanizmem różnicowym, ponieważ powiedziałem, że można tutaj złożyć Explorer, ale z tych samych części można również złożyć stację kosmiczną. I mój film pokaże Wam właśnie w oparciu o tą właśnie stację kosmiczną. Ona się obraca w różne strony, są też rozkładane tutaj takie elementy plastikowe, które mają symulować baterie słoneczne. Dlaczego? Później sobie to wyjaśnimy. Dlaczego akurat baterie słoneczne? I słuchajcie, cała ta seria to seria Laboratorium Mechaniki. Ona jest przeznaczona dla dzieci od 8 lat, ale jak wspomniałem przed chwilą, słuchajcie, naprawdę to jest świetna zabawka również dla Was rodzice i myślę, że rewelacyjnie integruje rodziców z dziećmi. Jest również informacja o bezpłatnej aplikacji z interaktywnymi instrukcjami 3D. To Wam pokażę w innym filmie, żeby tutaj nie mieszać. Jest również informacja, że jest ponad 130 elementów. I tak, te elementy faktycznie jest ich dość dużo, one się różnią. Za chwilkę pokażę Wam instrukcję obsługi, jak ona w ogóle wygląda. Jest całkiem ciekawie opracowana. Dodatkowo mamy informację, że zastosowano tutaj taki system STEM. Nie wiem, czy to dobrze przeczytałem, czy nie powinienem przeczytać to jako STEAM, coś w tym stylu. Ale o co chodzi? Dodatkowo z boku tego opakowania mamy informację, że celem tego całego zestawu jest wzbogacenie zdolności manualnych, pomysłowości oraz kreatywności. Jest jeszcze taka wzmianka, że linia Technologic, czyli ta linia tutaj, bo serial jest Laboratorium Mechaniki, ale linia to jest Technologic, nauka, zabawa. Wykorzystuje metodę właśnie tego STEAM, czyli Science, Technology, Engineering, Mathematics, która zrodziła się w celu promowania nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki poprzez eksperymenty. Dzieci mogą rozwijać swoje umiejętności, rozszerzać wiedzę i naukową technologię. Dokładnie. To jest to, co powiedziałem Wam przed chwilą o tym systemie. Cóż jeszcze? Mamy tutaj rozpiskę części, ile części się znajduje. Mamy elementy napędowe, bo takowe elementy są. Ja powiedziałem na wstępie, że nie ma elementów elektrycznych, ale są elementy manualne. Do takich napędów należy moduł napędu, który macie tutaj jako pierwszy i on jest zastosowany właśnie w tym całym mechanizmie w samochodzie. Jest również koło zębate stożkowe, jak zobaczycie, i jest
kosz satelitów. I tutaj możemy mówić o przekładni i mechanizmie różnicowym. Po poskładaniu naszego zestawu wychodzi taka oto stacja kosmiczna. Ona się rusza. Zobaczcie, ja ją tak chwycę, żebyście mogli to lepiej zobaczyć. Ona się rusza we wszystkich kierunkach. Oczywiście za pomocą szeregu przekładni, które zamontowaliśmy, a dodatkowo również urządzenia różnicowego. Widzieliście to urządzenie? Zobaczcie, taka stacja, ona fruwa w kosmosie w ten sposób. Rewelacyjna zabawka. W momencie, kiedy już poskładacie, nie będziecie rozkładać tych elementów i składać się non-stop, bo to bez sensu, ale to jest rewelacyjna zabawka już do dalszej zabawy, do poskładania kolejnych elementów i słuchajcie, eksploracji kosmosu. Dodatkowo rozsuwane panele słoneczne. No jak wspomniałem, to nie są prawdziwe panele słoneczne, to jest tylko imitacja. Takie elementy plastikowe, ale słuchajcie, no tak samo się rozwijają, one się mogą zamykać tutaj, zobaczcie, jak się zamkną, to stacja nie ma zasilania. No fantazja dyktuje tutaj różne scenariusze, łącznie z na przykład rozbiciem stacji, albo utrzymywaniem jej gdzieś na przykład na jakimś sznureczku podwieszoną, gdzieś pod sufitem. Słuchajcie, no rewelacja. Na dobrą sprawę można tu jeszcze zamontować jakieś oświetlenie LED-owe. To oczywiście jest poza zupełnie zestawem, ale słuchajcie, takie cacka można tutaj zrobić. I w ogóle zobaczcie, jak te mechanizmy się tutaj obracają. To dla dziecka 8 lat, słuchajcie, to jest ogromne zaskoczenie. Ja widziałem, jak sam budowałem ten mechanizm. Mój syn też był zaciekawiony, jak to w ogóle jest, że powiedzmy, obracając jednym elementem, słuchajcie, obracają się wszystkie inne. I teraz zobaczcie, one się obracają w różne strony, bo góra obraca się w prawo, dół obraca się w lewo, a przecież środkiem kręcę w prawo. Czyli jest zastosowana właśnie metoda koła różnicowego, systemu różnicowego, w ogóle mechanizmu różnicowego. No posłuchajcie, rewelacja dla dzieciaków, naprawdę zabawa przednia, nie tylko przy składaniu, ale również później przy samej zabawie. W skład zestawu wchodzi, poza oczywiście elementami, które zaraz Wam zaprezentuję, również krótka informacja, co to jest stacja orbitalna, co to jest łazik, gdzie to się stosuje i oczywiście wzór, jak to powinno wyglądać po złożeniu. A oprócz tego jest eksploracja kosmosu, kilka ciekawostek o eksploracji Marsa, w ogóle podróżach na Marsa, no i oczywiście stacji kosmicznej, stacja kosmiczna orbitalna, bo różni się ona troszeczkę od stacji kosmicznej, stacja orbitalna troszeczkę na innej zasadzie działa, ale już nie wdając się tutaj w szczegóły, jest informacja o tym, możecie sobie oczywiście w tym filmie przeczytać te informacje, które Clementoni dla Was zastosował, które Wam przekazuje. Zobaczcie jeszcze na instrukcję obsługi. Instrukcja obsługi podzielona jest oczywiście na dwie części. Pierwsza część to łazik. Tak się go składa. Zobaczcie, zaraz Wam pokażę kartka po kartce. Teraz Wam tylko tak na szybko pokażę, bo chciałem zwrócić uwagę na bardzo fajny, ciekawy sposób zaznaczania tych wszystkich elementów podłużnych, tych łączących, takich rureczek plastikowych. One, słuchajcie, są tutaj jeden do jednego zastosowane i możecie sobie po prostu taką rureczkę wziąć, przymierzyć i sprawdzić, czy to jest to, co potrzebujecie.
No i tak samo ze stacją kosmiczną, zobaczcie. Dokładnie tak samo jest, no na pewno widzicie tutaj już zalążek takich rysunków technicznych, które później dziecko będzie musiało czytać. Chcąc być technologicznym, będzie musiało umieć czytać rysunki techniczne, przynajmniej na jakimś takim podstawowym poziomie. Dobra, przechodzimy teraz do elementów. Ja niestety wcześniej już poskładałem ten model, więc pokażę Wam tylko niektóre z elementów, ale zobaczcie. Tak wyglądają, może wyciągnę to, co mi zostało, bo chcę Wam coś pokazać ciekawego. Wszystkie elementy, które składają się na taką właśnie stację kosmiczną, którą teraz Wam prezentuję, którą już poskładałem, one wszystkie składają się z dłuższych lub krótszych takich oto elementów. Zobaczcie, tutaj są po prostu otwory. Musicie zwrócić uwagę, ponieważ niektóre elementy mają inną ilość otworów z jednej strony, a inną z drugiej strony. Na przykład tu jest 2, 4, 6, 7, a tu jest 2, 4, 6, 8 otworów, widzicie? I one się różnią tym ilością otworów. I tutaj w instrukcji obsługi musicie dokładnie zweryfikować, o jakie elementy chodzi. Zobaczcie, tutaj jest pokazane na przykład, że od góry są 3 otwory, a na boku 4 otwory. To jest ważne. Tu mamy świder, który nie został zastosowany, ponieważ w stacji orbitalnej świdra nie ma. Dodatkowo są koła, opony, których też nie zastosowaliśmy, bo ich nie ma. Elementy, o, to są te rureczki, o których ja mówiłem. Tutaj nie wszystkie elementy zostały wykorzystane do budowy stacji kosmicznej. Zobaczcie, to są takie rureczki. I te rureczki służą do łączenia różnych tych kół zębatych i tak dalej. No właśnie, zobaczcie, one są tak powycinane i łączą te elementy. To są koła zębate. Wszystkie w ogóle elementy odrywacie. To są różnego rodzaju koła zębate, które biorą udział potem właśnie w tym mechanizmie różnicowym. Zobaczcie, jak on w ogóle jest zaprojektowany tutaj, w tej stacji. Mamy mechanizm różnicowy, czyli obracając jednym z elementów tutaj, również mamy obrót tutaj tych trzech kół zębatych. Zobaczcie, one są właśnie w oparciu o taki słupek, właśnie taki, no taki właśnie element, który tutaj przechodzi i łączy te wszystkie elementy. I tutaj zastosowane zostały również przekładnie w tym elemencie. No i teraz zobaczcie dalej, czyli tutaj mamy koła zębate, tutaj mamy coś w rodzaju nitów. Teraz one są podzielone na 3. To są te nity, te małe nity, to są oczywiście plastikowe elementy, ale te konkretne nity, one mają zadanie łączenie dwóch elementów. Tutaj jest taka wypustka, jak zobaczycie, i one po prostu łączą dwa elementy w ten sposób. Wchodzą i teraz drugi element. O. Na tej zasadzie. Teraz tak, mamy do dyspozycji jeszcze te same elementy, tylko troszeczkę, znaczy może nie te same, podobne elementy, tylko troszeczkę większe. One są troszkę dłuższe, dzięki czemu mogą przejść przez jedno urządzenie, połączyć drugie urządzenie i jeszcze dodatkowo do niego można dołączyć trzecie urządzenie. W ten sposób wychodzą takie obrotowe, zobaczcie, elementy. Widzicie? Tu oczywiście można to wszystko rozłączyć w ten sposób. I są jeszcze specjalne takie nity, to są koloru pomarańczowego, które nie mają takiej konkretnej wypustki jak te tutaj, tylko mają takie stożki. I te stożki, słuchajcie, są odpowiednio, trzeba je w ogóle włożyć. Tutaj też są w tych dziurkach takie stożki, zobaczcie. I teraz jak je niepoprawnie włożycie, to
zobaczcie, cały mechanizm nie wchodzi. Trzeba odpowiednio ustawić, żeby te elementy wchodziły. I teraz tak. I teraz zobaczcie, one są nieruchome. One są teraz mi wyszedł. One są nieruchome. One. No, oczywiście, słuchajcie, no to jest plastik, więc nie możemy używać zbyt dużej siły, ale w ten sposób są zablokowane. Z takich elementów składają się te modele, które Wam będę prezentował. I tak naprawdę z tych modeli można, z tych elementów można zrobić to, co tylko chcecie. Wy się w ogóle nie musicie skupiać na tym, żeby zrobić to tak, jak jest w instrukcji obsługi. Jeżeli macie inne wyobrażenie, jeżeli możecie chcecie zrobić coś własnego, to te elementy Wam na to pozwalają. Na dobrą sprawę, przy odrobinie wyobraźni można z tego zamiast łazika czy stacji kosmicznej równie dobrze zrobić na przykład samolot. Też wyjdzie.
wspominałem o mechanizmie różnicowym. Tutaj macie kilka informacji na temat mechanizmu różnicowego. Nie chcę Was uczyć, broń Boże, tutaj nauki obsługi Wikipedii, ale wydaje mi się, że w bardzo ciekawy sposób i bardzo przystępny sposób jest to pokazane. Jak działa przekładnia, zresztą zobaczcie, jak działa mechanizm różnicowy, zresztą zobaczcie, jak to wygląda w tym naszym zestawie. Mechanizm różnicowy, jak się obraca, zobaczcie, jest bardzo podobny do tych właśnie obrazków. Mamy trzy przekładnie, trzy koła zębate, co ja z tym przekładniami, trzy koła zębate i gdzie to jest stosowane? Przede wszystkim w samochodach, w mechanizacji samochodów, ale również w innych napędach, układach napędowych, nie tylko pojazdów. I zobaczcie, mechanizm ten został wymyślony w starożytnych Chinach. Trzeci wiek naszej ery. No niesamowite. Możecie to wszystko dzieciom przekazać w bardzo łatwy, prosty sposób. Tak samo na temat przekładni. Też możecie dzieciom pokazać, jakie są przekładnie, że są to mechanizmy lub całe układy maszyn służące do przeniesienia ruchu z elementu czynnego, napędowego, na elementy bierne i można je połączyć z mechanizmem różnicowym. Zobaczcie, ile tych przekładni jest. Są przekładnie mechaniczne, hydrauliczne, pneumatyczne, elektryczne i oczywiście do każdej z tych przekładni są linki, możecie poczytać przekładnie, zobaczcie, mechaniczne też się dzielą. My mamy przekładnie zębatą, o, w ten sposób, czyli koło zębate do koła zębatego i tak działają różnego rodzaju przekładnie. One są przecież wszędzie stosowane, we wszelkich maszynach, nawet zegarkach są również takie przekładnie stosowane. I zobaczcie, tu mamy animację, ale przecież już pokazuje, jak wygląda to w naszym modelu. I zobaczcie, możecie to wszystko zaprezentować dziecku. Oczywiście bez nadmiernych wzorów i tak dalej, tych wszystkich matematycznych aspektów, ale sam fakt działania przekładni to na pewno zainteresuje nie tylko dzieci, ale też Was, rodziców, bo przecież nie każdy musi się znać na tym, jak działa mechanizm różnicowy, czy jak działa przekładnia. Wspominałem, że i teraz, co to jest tak naprawdę ten STEM, STEAM, obojętnie jak to nazwiemy? To oczywiście akronim, który powstał od pierwszych liter słów w języku angielskim, a w prostym tłumaczeniu nauka, technologia, inżynieria i matematyka, czyli tak naprawdę to, na czym nasz techniczny świat, świat technologicznych, się opiera. Właśnie świat technologicznych to świat nauki, technologii, inżynierii, matematyki, no i brakuje mi tutaj jeszcze informatyki. System ten to system pewnej nauki, do którego Polska również dołączyła i oczywiście został on opracowany w Stanach Zjednoczonych, ale to możecie przecież w tej chwili przeczytać. Znalazłem również jedną, inną ciekawą stronę internetową, to jest strona steampwedu.pl, oczywiście z kropkami, to jest projekt Politechniki Warszawskiej, projekt edukacyjny. Możecie również sobie poczytać o tym projekcie, także system Clementoni, który Wam zestaw Clementoni, który Wam prezentuje, który Wam pokazuje i te zestawy, które mam już dla Was przygotowane, które już niebawem pojawią się na kanale, właśnie spełniają założenia tego systemu. Nie mówię systemu, który projektu Politechniki Warszawskiej, ale tego systemu STEM, STEAM, czyli nauki poprzez technologię, inżynierię
i matematykę. Także jest to model nie tylko rozrywkowy, są to zabawki nie tylko rozrywkowe do poskładania, ale również edukacyjne. I ta edukacja, która z tego płynie, zależy tylko od Was. Tylko od Was zależy, czy pokażecie dziecku coś więcej, czy nie. Ale gdybyście chcieli zagłębić się w pewne tematy typu mechanizm różnicowy, przekładnia, łazik, podróże kosmiczne, to macie na czym pokazać tą wiedzę. I to myślę, że jest najważniejsze w tym zestawie i ta osoba, która to projektowała, w ogóle wymyśliła cały ten system, czy tam grupa ludzi, to właśnie miała na uwadze. Oczywiście jest to moje osobiste odczucie, ale mam takie właśnie wrażenie, że ten cel, dokładnie ten cel przyświecał właśnie projektantom tych zabawek, abyście Wy, rodzice, mogli na podstawie nie tylko fotografii, czy jakichś gotowych elementów pokazać swoim pociechom to na żywym organizmie. No ale jak wziąć koło zębate, jak wziąć przekładnie, jak wziąć te elementy? No nie da się tego w prosty sposób zrobić, zwłaszcza jeżeli nie macie takich urządzeń. A tu w sposób zminiaturyzowany wszystko możecie pokazać. Wspominałem, że model stacji kosmicznej, który zbudujemy, jest zbliżony do oryginału. Zobaczcie, jakie są zdjęcia w Google na temat właśnie stacji kosmicznej, jak to wygląda z okien stacji kosmicznej. Zobaczcie, są widoczne panele słoneczne, one służą do zasilania stacji kosmicznej. Bez prądu nic nie będzie na stacji działało, dlatego też panele muszą być co jakiś czas serwisowane, stąd też ta załoga, która serwisuje stację, dba o nią i oczywiście robi wszystko, żeby stacja nam służyła jak najlepiej. Zobaczcie, jakie są zdjęcia, jakie są animacje na temat właśnie tych stacji kosmicznych. Oczywiście nie we wszystko wierzymy, ale te, które przynajmniej zbliżają się wyglądem do naszego modelu, to pewnie są jak najbardziej prawdziwe. Jak wspomniałem, stacja kosmiczna, prawdziwa stacja kosmiczna oczywiście istnieje. Jest to międzynarodowa stacja, którą budowało kilka państw. Jest tam miejsce dla około 6 osób, załogi, non-stop. I słuchajcie, żeby zobaczyć, gdzie ta strona internetowa gdzie ta stacja kosmiczna się znajduje w danym momencie, powstała taka strona, ja ją przeczytam tak, jak się pisze, ISS Tracker.pl. Żeby tutaj mieć pewność, że ta strona faktycznie podaje wiarygodne informacje, słuchajcie, napisałem do twórców tej strony internetowej i otrzymałem informację, że oczywiście ruch stacji jest wyliczony na podstawie parametrów TLE, które są publikowane codziennie przez system NORAD z NASA. Są to publiczne informacje. Także strona isstracker.pl w ciekawy sposób pokazuje nam, gdzie stacja się znajduje. To oczywiście z ciekawostek możecie sobie przybliżyć albo oddalić tą stację. Zobaczcie, jeżeli przez dłuższy czas będziecie wyświetlać tą stronę, to te linie zaczną się nachodzić i wyjdzie taka spirala. A tutaj macie informacje o szerokości, długości, wysokości nad ziemią i prędkości. Zobaczcie, ponad 7000 km na sekundę. Tak szybko ta stacja się porusza.
nad jednym z miast, czy to Katowice, czy Lublin, czy Warszawa, to około 50 paru sekund tylko ta stacja występuje. Słuchajcie, taka jest ogromna prędkość tej stacji kosmicznej. I teraz zobaczcie, mamy informację o liczbie osób w kosmosie. W tej chwili jest to 6 osób. Tutaj macie podane dane tych astronautów. I teraz zobaczmy sobie, co jeszcze jest. Godziny przelotów stacji kosmicznej. Tu sobie możecie wybrać miasto, na przykład powiedzmy Katowice. Katowice, słuchajcie, pokaż położenie. W najbliższym czasie nie będzie, troszeczkę później, 20 bodajże, po 20 będzie. O, słuchajcie, jest. I to jest to, co powiedziałem. Stacja w Katowicach będzie widoczna 21 stycznia 2020 roku. Oczywiście ona będzie się wielokrotnie powtarzać, bo przelot tej stacji jest non-stop, więc ona za kilka dni znowu się pojawi. I zobaczcie, początek widoczności 17.40, 19 sekund, 17.41 i 10 sekund, koniec widoczności 51 sekund, tyle będzie widoczna z Katowic. Tu mamy podaną jasność, to jest zależne od oczywiście kąta Ziemi. Gdybyśmy byli na równiku, widzielibyśmy ją dużo jaśniejszą i maksymalna wysokość 10 stopni. Zobacz szczegóły. Tutaj, o, patrzcie, jak to świetnie jest pokazane. Dobra, zobaczmy, czy ona będzie przylatywała, zobaczcie, nad Turcją tak naprawdę, ale widoczna będzie z Polski. Bardzo ciekawe. Myślę, że Was to również zainteresuje. Słuchajcie, i teraz siedząc z dzieckiem, rozwiązując, składając taki model, zobaczcie, ile możecie mu pokazać. Zobaczmy dalej. Stacja kosmiczna na żywo. I słuchajcie, tutaj nadawane są filmy ze stacji. W tej chwili nic nie widać, bo przelatuje zapewne... Bo przelatuje gdzie? Bo przelatuje zapewne nad jakimś morzem. Ale słuchajcie, jak przelatywała ta stacja, tak jest, zobaczcie, morze jest czarne, nie ma tutaj, nie ma tutaj żadnych świateł, więc tego nie widać. Ale jeżeli przeleci, o zobaczcie, coś tam się już pojawia, jeżeli przeleci nad lądem, zwłaszcza nad lądem, który jest oświetlony, bo są miasta, to widoki są rewelacyjne. Zobaczcie sobie, jak to wygląda i możecie sobie w ten sposób sami pooglądać, zobaczyć. To jest transmisja live. I jest jeszcze transmisja z samej stacji, z boku stacji. No też nic nie widać. Słuchajcie, jak ona przelatuje w strefie, kiedy jest światło, to widać elementy tej stacji. No, pooglądajcie sobie. Naprawdę fajna sprawa. Mam nadzieję, że film Wam się podobał, że był ciekawy i że coś wniósł, jakąś chociaż troszeczkę informacji, które możecie przekazać swoim dzieciom, które może i Was zaciekawiły, może czegoś nie widzieliście. Mam nadzieję, że będziecie oglądać moje filmy, łącznie z tymi filmami, które zamierzam właśnie produkować odnośnie takich właśnie zabawek edukacyjnych. W planach mam nie tylko zabawki firmy Clementoni, ale może również jakieś zestawy do programowania, bo przecież technologiczni tworzą świat, a nie tylko go eksploatują. Zostańcie na kanale. Dodatkowo chciałem jeszcze wspomnieć, że równolegle powstał nowy kanał, nazywa się Technologiczni Kids. Na razie jest w powijakach i będę dublował te filmy z może jakimiś drobnymi zmianami, ale to będą zmiany kosmetyczne, dlatego, żeby ten kanał wypromować.
docelowo chciałbym wszystkie tematy, które dotyczą właśnie dzieci, aby znajdowały się na tym kanale Technologiczny Kids. Także słuchajcie, wszystko zależy od Was, czy takie zestawy, czy takie tylko Clementoni, tak jak mówię, ale różne laboratoria, doświadczenia, które dzieci mogą robić w ramach oczywiście warunków domowych, jakieś inne zabawki, programowanie, czy właśnie jakieś zestawy do oglądania kosmosu. Słuchajcie, to wszystko zależy od Was. Jeżeli będziecie subskrybować kanał, czy to ten, czy technologiczny, czy technologiczny Kids, będziecie subskrybować, będziecie aktywni na tym kanale, sami będziecie podpowiadać jakieś pomysły, to da mi to napęd i możliwości do tego, żeby Wam takie gadżety, takie rzeczy pokazać. Także zostańcie ze mną, zostańcie z teraz już dwoma kanałami i jeszcze raz bardzo Wam dziękuję za poświęcony czas. I no cóż, do zobaczenia w następnych filmach. Cześć!